Łódź to miasto kontrastów. Nie brakuje mu jednak uroku, o czym świadczą ozdobne szybki, ładne płytki na ścianach czy podłogach i inne elementy architektury tworzące unikalną miejską mozaikę. Mam na imię Marta Wasilewska i prowadzę stronę Sensitiva Photo. Przyjrzyjmy się dziś miastu uważniej na spacerze szlakiem łódzkich zdobień. Zapraszam. Jesteśmy przy Piotrkowskiej 113, gdzie znajduje się jedna z ciekawszych okładzin w bramie. Została ona sprowadzona z Czech przez firmę Alina i Laurysewicz i są to kafle w stylu wiedeńskim. Można też je zobaczyć w paru innych miejscach w Łodzi, między innymi na terenie Uniwersytetu Wiedeńskiego. Na jednej z klatek schodowych spotkamy rzadki motyw liści dębu i żołędzi. Bardzo unikalny. Przy Piotrkowskiej 124 widzimy dość popularny na łódzkich klatkach schodowych motyw, czyli szybki z kolorowego i mrożonego szkła. Wnętrze kamienicy przy ulicy Sienkiewicza 6 może nas zauroczyć kryształowymi szybkami w drzwiach i niepozorną na pierwszy rzut oka posadzką. Gdy się jednak uważniej przyjrzymy, na płytkach dostrzeżemy kwiatowy, geometryczny wzór. Mozaika, która była elementem kawiarni Horteksu. Remont zaczął się jakiś czas temu. Niestety ponoć nielegalny i ta mozaika sobie leży, jak widzicie, koło mnie. Nie wiadomo, kiedy się skończy, ale fajny znak perłowskich czasów typografii mozaik. Najpiękniejszą secesyjną kamienicę przy ulicy Kościuszki 93 możecie znać z widzenia. Odnowiona klatka schodowa zachwyca metaloplastyką i zdobieniami ścian. Warto więc zajrzeć do środka. Kamienica przy ulicy Narutowicza 32 jest ciekawa zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz, gdzie możemy znaleźć geometryczne witraże w całkiem dobrym stanie i przepiękną posadzkę, ale nie tylko takie skarby. Kamienica przy Piotrkowskiej 171 ciekawi przede wszystkim ze względu na bogato malowane wnętrza. Na odnowionych ścianach widać ślady dawnych motywów, a na podłodze znajdziemy oryginalny wzór lastrinko.
Charakterystyczny budynek przy Piotrkowskiej 277 z ceramiczną dekoracją bocznych szczytów wyróżnia piękna, odremontowana klatka schodowa. Secesyjne motywy roślinne na ścianie dopełniają pejzaże i zachowana stolarka drzwiowa. Piotrkowska 77 to przepiękne wnętrza, ale przede wszystkim wyjątkowo witraże. Jeden z nich ozdabia drewniane drzwi wraz ze szkłem trawionym, a inny znajduje się na suficie i z pewnością jest jedyny w swoim rodzaju. Prześwit bramny przy Piotrkowskiej 211 zdobią kremowe płytki z motywami roślinnymi, które są przedsmakiem podwórka ogrodu, jednego z najpiękniejszych w mieście. W pałacu Gustawa Kindermana uwagę przykuwają śmiałe kolory ścian i ciekawa mozaika na podłodze z motywem przypominający grecki meander. W willi przy kościele Matki Boskiej Fatimskiej na ulicy Kilińskiego, w której obecnie mieści się przedszkole i dom księdza proboszcza, możemy zobaczyć przepiękny witraż o motywach roślinnych. Willa Oskara Zinglera jest ciekawa przede wszystkim ze względu na swoje witraże. Tym razem widzimy tu ludzkie postacie połączone z geometryczną ramką i abstrakcyjnymi wzorami. Fasada kamienicy przy ulicy Struga 3 wyróżnia się ceramicznym szczytem. Na samym budynku możemy odszukać nawet sygnaturę architekta. Na klatkę schodową wchodzimy przez ozdobne drewniane drzwi, a posadzka to klasyczna szachownica.
Przy Wileńskiej 37 znajduje się willa Filala. Teraz mieści się tu biuro dyrekcji szpitala Madurowicza i apteka. Nad przestronnym wnętrzem góruje zdobiony sufit wykonany z drewna, a w centralnym elementem jest masywny kominek. Willa Rasalskich przy ulicy Wigury skrywa we wnętrzu niemałe skarby. Oryginalne w swojej kolorystyce malowidła i przepiękny witraż z makami na drewnianej klatce schodowej. We wnętrzu kamienicy przy Żeromskiego 21 znajduje się masa ciekawych, modernistycznych detali. Ciekawe przeszklenia drzwi, a przede wszystkim kolorowa mozaika ułożona z drobnych płytek zwanych irskami. W centralnym miejscu prezentująca najprawdopodobniej inicjały właściciela kamienicy. Przy świcie bramnym przy rewolucji 11 odnajdziemy ciekawy ślad przeszłości. Na podłodze zachowała się płytka z sygnaturą producenta posadzki.